Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj upragniony, wyczekiwany test. Sama jestem go ciekawa, w sensie, żeby Wam go nagrać, bardzo chciałam. A mianowicie test nowego podkładu z Eveline. Test podkładu Better Than Perfect, który ma współpracować z maskami, czyli ma nie odbijać nam przy noszeniu maseczek. Jest to podkład nawilżająco kryjący. Słuchajcie, zaraz Wam tutaj poczytam o tym podkładzie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać. Jest to nawilżająco kryjący podkład nowej generacji z formą non-transfer, czyli odporną na ścieranie, zapewnia trwały makijaż bez śladów na maseczce lub ubraniu. Kosmetyk ma lekką formułę, która bez trudu wyrównuje kolory cery, dodając jej naturalny, promienny wygląd. Umożliwia stopniowanie krycia, żeby redukować wszelkie niedoskonałości. Zawarte w recepturze podkładu składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, kolagen roślinny, nawilżają, regenerują skórę, a naturalny skwalan zapewnia miękkość i elastyczność. On jest vegan friendly, mask friendly, ma średnie krycie i występuje w 5 odcieniach. Ja zdecydowałam się na odcień numer 4, od razu Wam powiem, i też radziłabym Wam udać się do drogerii. On jest dostępny w Hebe, chyba już też w Rossmanie, i po prostu sobie zeswatchować te kolory, ponieważ one są naprawdę jasne. Jak widzicie, nie należy do najciemniejszych osób na świecie, a czwóreczka jest ok. Więc tutaj Wam polecam właśnie, zanim kupicie ten produkt, albo zobaczyć swatche w internecie, ja mam niestety tylko jeden odcień, albo właśnie, tak jak Wam mówię, iść do drogerii i sobie je przetestować. Jak widzicie, podkład jest w wygodnej tubce, ja lubię takie podkłady w tubce, chociaż wiecie, gdyby był w pompce, też by się nie obraziła. Ma bardzo ładne opakowanie. Jak wiecie, ja bardzo lubię podkłady Eveline, podkład Better Than Skin, ten podkład nowy teraz, zaraz Wam powiem jaki, bo nie pamiętam. Już. Czyli ten Wonder Match również jest fajny. Ja ogólnie bardzo lubię markę Eveline, więc bardzo się cieszę, że wyszli właśnie z takim produktem. Tak jak Wam pisała, czytałam, jest tutaj skwalan, który moja skóra bardzo lubi, kwas hialuronowy, więc on ma bardzo fajne właściwości zarówno pielęgnacyjne, jak i właśnie makijażowe, korygujące niedoskonałość, wyrównujące kolory skóry. Dobrze, więc co, nakładam go na połowę twarzy, żebyśmy zobaczyli, jaka jest różnica. Powiem Wam tak, to jest film pierwsze wrażenie, ale ja tego podkładu już raz używałam. No i mam, nie powiem Wam, jakie mam odczucia i wrażenia. Powiem Wam na końcu filmu, więc musicie poczekać. Tutaj jak kupicie ten produkt, będzie sreberko, więc nie martwcie się. Jeszcze Wam tutaj pokażę na szybko konsystencję. Ona jest dość zbita, widzicie? I podkład mi się w ogóle prawie nie przemieszcza. Kolor też jest super, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko go nałożyć na twarz. I tak prezentuje się, jak widzicie, podkład na połowę twarzy, jedna lekka bardzo warstwa. Bardzo ładnie buzia świeci, jak widzicie, jest ujednolicona. Tutaj jeszcze ta ujednolicenia, tego nie widać. A tutaj wszystko bardzo ładnie wygląda, kolor też się ładnie wtopił, jest niewidoczny na skórze, co bardzo mi się podoba, ponieważ wiecie, nie ma tutaj takiej pudrowej warstwy, wszystko pięknie jest wtopione, więc ja sobie nałożę na drugą stronę, dokończę makijaż i wrócę do Was z efektem końcowym. Ale tutaj chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że mam kolejne, no, to jest stosunkowa nowość z Eveline. To jest Varieté, z tej serii Varieté, tutaj wypalcowane. To jest podkład mineralny w pudrze z kwasem hialuronowym i słuchajcie, ja go dzisiaj użyję na połowie twarzy, w sensie ja go użyję jako pudru, a drugą połowę twarzy przypudruję klasycznie pudrem z Belle Moist, ostatnio moim ulubionym, więc na połówce będzie ten podkład w pudrze, a na połówce będzie tradycyjny puder i zobaczymy, jak ten podkład się zachowa. Ale słuchajcie, jeszcze Wam tutaj powiem, że ten podkład w cenie regularnej kosztuje około 30 zł. Natomiast polujcie na promocję, bo on w promocji wychodzi za nawet niecałe 20. Ja go kupiłam w Hebe. Była tam promocja tylko online za 19 zł, 19 groszy, więc za taką cenę za podkład to jest naprawdę bardzo mało, uważam. Więc
Ja tutaj jak najbardziej Wam to polecam. O. Widzicie? Super szybko się rozprowadza. Co prawda tutaj miałam bardzo czerwono, ale już jakby jest to trochę zniwelowane. Tak jak Wam wspomniałam, ten podkład ma średnie krycie, więc nie oczekujmy, wiecie, full krycia i zakrycia wszystkiego, ale jak widzicie, buzia wygląda na bardzo zdrową, bardzo świeżą. Bardzo mi się to podoba. I tak, słuchajcie, prezentuje się efekt końcowy. Nałożyłam wszystko na twarz. Tak jak Wam mówiłam, planowałam nałożyć ten puder mineralny. Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby podkład mineralny w pudrze. To nie jest dobry pomysł, żeby podkład nakładać. Użyłam go tutaj raz, zrezygnowałam, więc na całej twarzy jest puder z Belle. Natomiast będzie test osobno tego produktu, no bo chcę zobaczyć, jak on samodzielnie wygląda na twarzy. Będę go używała zgodnie ze zaleceniami producenta, więc będę ciekawa właśnie, jak będzie wyglądał, bo takich pudrów, podkładów w pudrze używam bardzo rzadko, wręcz prawie w ogóle. Ale podsumowując i wracając do podkładu z Eveline, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jak widzicie, buzia wygląda nieskazitelnie, jeszcze w połączeniu z tym pudrem to po prostu mamy totalne wygładzenie. On jest totalnie niewidoczny, pięknie się na nim jakby aplikuje rozświetlacz, bronzer. Więc jestem z niego mega zadowolona, nie wchodzi też w zmarszczki, bo ja mam takie, wiecie, poprzeczne zmarszczki na czole, więc on szybko nie wchodzi w zmarszczki, więc jeśli go przypudrujecie tak jak zawsze, będzie naprawdę wyglądał ładnie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak on wygląda. I też, słuchajcie, on się nie oddziela, jakby nie odbija od maseczki, bo to już też sprawdziłam. Oczywiście, jeśli macie go, bo miałam go, tak jak Wam wspomniałam, jeden raz już na sobie i go testowałam, żeby tutaj Wam też powiedzieć. Oczywiście, jeśli macie go 10 czy 12 godzin, to on siłą rzeczy się trochę zetrze. Ja mam też mega manię dotykania brody, nosa, w ogóle całej twarzy, ale jak na to, jak dotykam i jak inne podkłady sobie z tym radzą, to ten jest naprawdę kozak. Trzymał się cały dzień tutaj, w okolicach policzków. Był cały dzień, a ja noszę też okulary. Tutaj nawet się za bardzo na noskach nie wytarł, co byłam w szoku. Oczywiście z brody trochę zszedł, ale to było do jakby zaakceptowania. Bardzo jest komfortowy również na twarzy. Nie czuć go zbyt... nie czuć go bardzo. Mam wrażenie też, że buzia, wiecie, jest taka... Nie, że nawilżona, ale jest w dobrej kondycji, więc ja bardzo serdecznie polecam Wam ten podkład. Przetestujcie go, kupcie sobie go, ale tak jak wspomniałam, wejdźcie na jakieś swatche albo idźcie do drogerii i po prostu wybierzcie kolor odpowiedni dla siebie. Tak jak wspomniałam, ja bardzo lubię markę Eveline i podkładę i ten również mnie nie zawiódł, zobaczcie, naprawdę. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Mam nadzieję, że taki szybki test przypadł Wam do gustu i że namówiłam Was do kupienia właśnie tego podkładu. Dajcie mi znać, może jakie inne produkty Eveline Wam się podobają. Jeśli nie wiecie, to tutaj powstał osobny filmik właśnie z całym makijażem marką Eveline. Mówiąc o tym, że tą markę bardzo lubię, więc mam dużo produktów. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że zostawicie suba, kciuki do góry i że widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa!